Mamy dane dwie liczby zespolone. z równą 2 plus 3i oraz w równą minus 5 minus i. i. Naszym zadaniem jest po pierwsze zaznaczenie tych dwóch liczb na płaszczyźnie zespolonej. Tutaj mam przygotowany układ współrzędnych i będę zaraz zaznaczał. Po drugie mamy znaleźć odległość między tymi dwoma liczbami. Czyli odległość między punktami na płaszczyźnie zespolonej, które reprezentują te liczby. Czyli tymi punktami, które za chwilę tutaj zaznaczymy. A po trzecie mamy znaleźć punkt, który leży dokładnie po środku między tymi dwiema liczbami, czyli inaczej mówiąc, środek odcinka, który łączy te dwie liczby na płaszczyźnie zespolonej. Zachęcam cię do zatrzymania odtwarzania filmu i podjęcia próby samodzielnego rozwiązania tego zadania, zanim zobaczysz moje rozwiązanie. No dobrze, to ja zaznaczę teraz te dwie liczby, czyli zaczniemy od liczby z. Tutaj na osi poziomej mamy część rzeczywistą, na pionowej część urojoną. Współrzędna rzeczywista tej liczby to jest 2. Część rzeczywista jest równa 2, czyli współrzędna pozioma będzie równa 2. Część urojona jest równa 3. Część urojona to jest ten współczynnik, który stoi przy i. I tę współrzędną odkładamy na osi pionowej, czyli tutaj będzie 3. A więc moja liczba zespolona z ma współrzędne 2 i 3. Ten punkt, który ją reprezentuje na płaszczyźnie zespolonej znajduje się tutaj. To jest ten punkt, który reprezentuje liczbę zespoloną z. Dobrze, teraz liczba w. No widzimy, że część rzeczywista jest równa minus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu będzie minus 5. No a część urojona jest równa minus 1. Współczynnik przy i jest równy minus 1. Tutaj mamy minus 1. Czyli ta liczba znajduje się tutaj na płaszczyźnie zespolonej. No i teraz mamy znaleźć odległość między tymi liczbami. Czyli odległość między punktami, które tutaj zaznaczyłem. Ja może teraz narysuję odcinek, który łączy te dwa punkty, czyli stąd. Dotąd. No dobrze, no to jak znaleźć tę odległość. No najprościej jest skorzystać z twierdzenia Pitagorasa. Tutaj mogę dorysować sobie jeszcze przyprostokątne, tak żebym powstał trójkąt prostokątny, a te przyprostokątne po prostu. Narysuję tak, żeby one były wzdłuż osi współrzędnych, czyli zacznę tutaj od, od jednej przyprostokątnej, która będzie wzdłuż poziomej osi, czyli będzie jakoś tak wyglądać. I teraz dorysuję sobie drugą w, przyprostokątną. Wzdłuż tej pionowej osi. O tak. No i tutaj mam trójkąt prostokątny, tu jest kąt prosty. Ta dwójka tutaj się trochę zamazała. Tutaj było dwa, na współrzędna. Tutaj był jeden punkt. Tutaj był drugi punkt. No, i teraz odległość między tymi punktami, między tą liczbą w a liczbą z, to będzie długość tego żółtego odcinka. No to oznaczmy tę długość jako d na przykład. Ta długość d to będzie. Skoro to jest przeciwprostokątna w trójkącie prostokątnym, no to jej długość to będzie pierwiastek z sumy kwadratów długości przyprostokątnych. Czyli tutaj będziemy mieli pierwiastek z sumy kwadratów długości przyprostokątnych. No dobrze, no to jakie są te długości? Ta przyprostokątna pozioma no to jest odtąd do tąd. Czyli od minus 5 do 0 to jest 5, a potem jeszcze od 0 do 2 razem 2. Czyli to jest 2 dodać 5, czyli tutaj mamy 7. Mogę policzyć kratki. No, widzimy, że to jest 7 po prostu. No a tutaj w pionie, ile się przesuwamy, od minus 1 do plus 3, no to musimy się przesunąć o 4 jednostki. Czyli tutaj będziemy mieli 7 do kwadratu, dodać 4 do kwadratu. Takie są kwadraty długości tych przyprostokątnych. No to mogę obliczyć, ile to jest, bo to jest pierwiastek. 7 do kwadratu to jest 49.

No nic tutaj się już nie uprości, nie wyciągnie się żaden kwadrat tutaj, żeby dało się pierwiastek wyciągnąć. Czyli to jest po prostu pierwiastek z, 60, z 65. Taka jest odległość między liczbą w i z. No, to jest minimalnie więcej niż 8, bo pierwiastek z 64 to by było 8. No i zostaje nam jeszcze znaleźć liczbę, która leży dokładnie w połowie między tymi dwoma. Nazwijmy ten środek na przykład s. No, i część rzeczywista tej liczby S to musi być średnia z tych części rzeczywistych liczby Z i W. Po to, żeby ona znalazła się tutaj dokładnie w połowie między nimi. Czyli tutaj muszę wziąć 2, dodać minus 5 i podzielić to przez 2. No, a część urojona to będzie średnia. Z części urojonych tych liczb z i w, czyli trzeba wziąć 3, odjąć od tego 1, bo część urojona tej liczby w była równa minus 1. No i to będzie część urojona tej liczby, która będzie leżała dokładnie w połowie między nimi. Tutaj biorę średnią z części rzeczywistych, czyli część rzeczywista będzie dokładnie w połowie między dwójką a minus piątką, a część urojona będzie dokładnie w połowie między trójką a minus 1. No to obliczmy, ile to będzie. 2 odjąć 5 to jest minus 3, czyli to będzie minus 3 drugie. 3 odjąć 1 to jest 2, podzielić na 2 to będzie 1, czyli do, po prostu dodać 1 razy i, czyli mogę napisać dodać i. No więc ten punkt s ma część rzeczywistą równą minus 3 drugie, a część ujoną równą, równą 1. No to zobaczmy, gdzie on się znajdzie na naszej płaszczyźnie tutaj. Część rzeczywista jest minus 3 drugie, no to jest gdzieś tutaj, minus 1,5. A część urojona jest równa 1, czyli tutaj. No i rzeczywiście ten punkt znajduje się tutaj naprzeciw prostokątnej tego trójkąta. No i widzimy, że znajduje się dokładnie w połowie odległości między liczbą w i z. Czyli tutaj jest ten punkt s. Ta liczba zespolona s znajduje się dokładnie tutaj.